kolejnym odcinku o systemie inteligentnego domu F&Home Radio dodam do układów zbudowanych w poprzednich odcinkach czujnik ruchu. Jest to połączenie detektora ruchu z sondą temperatury. Symbol to RH-P1H1. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami typu mały paluszek. Z pomocą tego przycisku następuje rejestracja modułu w konfiguratorze. Aby to zrobić, należy odkręcić śrubkę, a następnie lekko uchylić obudowę, po czym ją z powrotem zamknąć. To są te dwa układy, które zmontowane były w poprzednich odcinkach. Jest tu moduł ściemniacza oraz moduł niskiego napięcia. W tym przypadku służy do sterowania taśmą LED RGB. Za pomocą ikon w aplikacji mobilnej mamy możliwość sterowania tymi układami oświetleniowymi. Dodamy teraz kolejny element, czujnik ruchu. Będziemy nim włączać taśmę RGB oraz lampę ściemnialną. Uruchamiamy teraz konfigurator w komputerze. Mamy tutaj w jednej zakładce układ ze ściemniaczem, a w drugiej układ z modułem niskiego napięcia PWM3. Dodajemy czujnik ruchu, przeciągamy na pulpit ikonę F&Home Radio. Gdy już mamy przeciągniętą ikonę, to w czujniku lekko uchylamy pokrywę, a następnie ją zamykamy. Wybieramy jeden z dwóch trybów. W naszym przypadku będzie to tryb bez alarmu. Łączymy detektor z modułami sterowania obu układów. Kolejnym krokiem jest dodanie ikon, które będą wyświetlane w aplikacji mobilnej. To jest ikona wartości temperatury. Łączymy czujnik z ikoną. Wyjście i wejście są w odpowiednich, takich samych kolorach. To jest ikona obecności. W aplikacji mobilnej będziemy widzieć, kiedy czujnik wykryje ruch. Łączymy ikonę z detektorem. Po podłączeniu wciskamy przycisk uruchom, aby zatwierdzić dokonane zmiany. Tak samo jak w każdym sterowniku, tak i w czujniku ruchu jest możliwość dokonania różnych ustawień w trybie ustawień instalatora.
Każdą, nawet niewielką zmianę w ustawieniach należy potwierdzić, wciskając przycisk Uruchom. W telefonie, w aplikacji mobilnej, wchodzimy w tryb edytora, a później wyszukujemy i dodajemy nowe ikony. Po wyjściu z trybu edytora możemy regulować oświetleniem przy pomocy scen i przycisków, które zbudowaliśmy, a także włączać oświetlenie za pomocą czujnika ruchu. Sposób sterowania detektorem ruchu można rozbudować, dodając na przykład wirtualny kalendarz czy wirtualny regulator czasowy, czy jakąś inną logikę, według której będzie pracował czujnik ruchu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!